będę pytał cię w aucie. Zatem rozmawiamy dziś z Arturem Kamińskim, dyrektorem szpitala powiatowego. W Nysie. W Nysie, tak. I szefem struktur w PiS-u. Byłem. Znaczy tak, szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości Komitetu Terenowego w Głołazach. Ten komitet obejmuje działalność naszej organizacji Prawa i Sprawiedliwości na terenie całej gminy Głołazy i byłem szefem struktur powiatowych w powiecie nyskim, ponieważ odkąd pan poseł Kamil Bortniczuk został przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości na terenie województwa opolskiego, także podjął się misji prowadzenia struktur w naszym powiecie. Tak więc byłem szefem struktur powiatowych PiS. Czyli teraz numerem 2? Nie, tutaj nie ma numerem 4. Numerem 4 na liście 4. Numer 1 w wyborach do sejmiku województwa opolskiego. To może jeżeli chodzi o numer, to numer 4 jest dzisiaj. To brzmi jak tytuł filmu. Pożądany. Przypominam sobie taki młodzieżowy film Jesteś numerem 4. Ale wróćmy do powiatu. Czy PiS ma zdolność koalicyjną? W poprzednich rozdaniu miał. W samorządzie wszystko zależy od ludzi, bo wybory do Sejmu charakteryzują się bardzo dużą ilością emocji. Często tych negatywnych też jest pewien odłam emocji pozytywnych, ale tych negatywnych jest zawsze znacznie więcej. Natomiast wybory samorządowe to są wybory lokalne, gdzie często te różnice polityczne nie mają aż tak dużego znaczenia, gdzie decydują przede wszystkim nasze lokalne relacje z różnymi osobami. No tak, ale chyba nie są spotykane, można z PSL-em, nastąpił rozłam w PSL-u przecież, w tej minionej już niemalże koalicji, natomiast są partie takie twardo stojące na swoich pozycjach jak PO, SLD, które raczej zdolności z PiS-em nie mają, czy to PiS nie ma z nimi? Nie chciałbym tutaj się kategorycznie wypowiadać co do zdolności, czy braku zdolności Prawa i Sprawiedliwości. Ja udowodniłem przez 5 lat, jako były już szef Prawa i Sprawiedliwości w powiecie nyskim, kiedy byłem szefem Prawa i Sprawiedliwości w powiecie nyskim w 2018 roku, ja zdolność koalicyjną swoją osobą i moimi współpracownikami, ale przede wszystkim to była duża ilość moich działań i dobrych relacji z różnymi osobami. Ja zdolność koalicyjną dla Prawa i Sprawiedliwości wywalczyłem w powiecie nyskim, a dowodem było to, że wygraliśmy wybory do powiatu i udało nam się zawiązać koalicję większościową z lokalnymi środowiskami. Ale też muszę powiedzieć, że w zasadzie mam bardzo dobre relacje z różnymi moimi kolegami z różnych opcji politycznych, bez względu, czy to jest Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Daniel Palimonka, Lewica, Daniel Palimonka, jest, Grzegorz Samborski. Czyli to, co Daniel Palimonka mówi, że tyle błędów zostało popełnionych, to jest kampania wyborcza, jest kampania. A poza tym jest współpraca pod tym, pod spodem nie, gdzieś? Nie, o to chodzi. To jest kampania wyborcza. Wszystkie chwyty, może nie wszystkie, ale większość chwytów w kampanii wyborczej są dozwolone. Bo mówimy często też o próbie odwołania. To był jakiś kryzys, czy to była kulminacja kampanii? Panie redaktorze, czasami bywa tak w samorządzie, że składa się wniosek o odwołanie nawet wtedy, kiedy wie się, że odwołanie nie nastąpi. I trzeba zapytać tych działaczy, tych samorządowców, dlaczego tak czynią. Być może jest to efekt właśnie pewnej strategii samorządowej. Czyli co, głosy były policzone, czy było jakiś dreszczyk emocji? Bo ja nie wiem właśnie, bo ja słyszałem... Ani nie było policzonych głosów, ani nie było dreszczyka emocji. Bo ja słyszałem z ust samorządowców, również związanych z kręgów PiS-u, nie będę mówił od kogo, że ktoś tam zdradził, ktoś niezgodnie z oczekiwaniami wcześniejszymi zagłosował, ktoś za, ktoś przeciw, że jednak to była pewna loteria. Też słyszałem takie głosy. To był już moment, kiedy nie byłem szefem struktury Prawa i Sprawiedliwości. Starosta nie został odwołany. Doszło do głosowania. Przypomnę, że były dwa takie wnioski składane w trakcie tej kadencji samorządowej. Dwa razy starosta nie został odwołany. Natomiast wracając do tej zdolności koalicyjnej, my tutaj wszyscy się znamy. I jestem i stoję na stanowisku, mam takie odważne stanowisko, że Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną w powiecie, ponieważ ta zdolność koalicyjna wyraża się, czy wyrażała się w tej kadencji osobami,
którzy objęli mandaty radnych w powiecie. Jak będzie w nowej kadencji? Zobaczymy. Ja mogę odpowiadać za siebie. Ja dla Prawa i Sprawiedliwości w powiecie nyskim zdobyłem tą zdolność koalicyjną i przez 5 lat, 5,5, bo ta kadencja była dłuższa, Prawo i Sprawiedliwość potrafiło utrzymać tą większość. Dużo dobrego nasi samorządowcy w tej kadencji zrobili. Dużo by o tym mówić, ale to nie jest chyba ten czas, nie ten moment, bo rozmawiamy trochę o innej tematyce. Natomiast teraz moi koledzy, którzy przejęli ode mnie... Dlaczego o to pytam? Bo ta zdolność koalicyjna, zależy jak się na to patrzy, ale mi się wydaje, że zdolność koalicyjną umożliwiły te formacje lokalne, czyli formacja burmistrza Kolbiarza i forum samorządowe, właściwie dwie formacje kontrolowane przez tą samą grupę ludzi, i to ci lokalsi są języczkiem uwagi zwykle i oni mogą sobie balansować albo z tymi się zbudujemy większość. Ale przez 12 lat, od 2002, w zasadzie od początku, od 98 roku, a może dokładnie od 2002 roku, tej zdolności koalicyjnej Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy istnieje ta nasza formacja, nie miała. Więc nawet lokalsi nie umożliwiali Prawu i Sprawiedliwości. Mimo że mieli znaczącą siłę, tak? Dokładnie. Bo to było forum, które miało 4-5 mandatów. Dokładnie. Nawet. Dokładnie. I dlatego ja udowodniłem, że w samorządzie musimy przede wszystkim zajmować się merytoryką, zajmować się lokalnymi problemami mieszkańców i to nas musi jednoczyć. Ja zawsze mówię, że... No ale jak pan ocenia, ja tutaj pozwolę sobie przerwać, teraz niespodziewanie dla niektórych, Kordian Kolbiarz nie użył dwóch komitetów, bo przypomnijmy, że w poprzednich wyborach to były dwie formacje właściwie z jednego łona, czyli Forum Samorządowe z szefem Piotrem Bobakiem, najbliższym współpracownikiem Kordiana Kolbiarza, i powiat to ludzie. Tak. I oni łącznie zebrali aż 5 mandatów bodaj, czy 6. Tam jeden mandat się im, że tak powiem, transferował w trakcie kadencji. Jak to w samorządzie. Jak to w samorządzie. Natomiast wydawać by się mogło, że to dawało im więcej szans na mandaty niż ta koncepcja, którą teraz przyjęli, czyli tylko Forum Samorządowe 2002 mogą stracić mandaty i nie będą już nikomu potrzebni. Może tak się wydarzyć. Rzeczywiście ta konstrukcja też w mojej ocenie może doprowadzić do tego, że nasi przyjaciele, koledzy ze środowiska Forum Samorządowego i burmistrza Kordiana Kolbiarza mogą nie utrzymać 6 mandatów w powiecie, bo łatwiej było im to zrobić, czy wywalczyć te 6 mandatów po 3 w dwóch komitetach. Natomiast wydaje mi się, bo też dużo rozmawiam z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem, to jest osoba, która jest bardzo mocno skoncentrowana na swoich działaniach w gminie. Raczej wiem, że w poprzedniej kadencji, kiedy wystawiał pod swoim nazwiskiem komitet do powiatu, raczej mu ten temat trochę ciążył i organizacyjnie było to wszystko bardzo trudno. Złośliwi komentują, że nie chce w łonie swojej organizacji wyhodować sobie konkurencji. Nie, myślę, że bo nie gdyby dostał, na przykład Piotr Bobak został wicestarostą czy starostą, to by się usamodzielnił politycznie. Nie, ja to tak tego nie postrzegam. Nie spodziewam się, że to będzie komentarz. Ja chciałem to powiedzieć. Nie będzie komentarz. Uważam inaczej, że raczej nie o to chodzi. Jestem przekonany, bo rozmawiałem z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem, raczej chodzi o to, że w 100% koncentruje się na gminie i nie chce swojego zaangażowania... Wszystkie ręce na pokład w gminie. ...dzielić na wybory do gminy i wybory do powiatu. I wydaje mi się, że to jest z jego perspektywy dobra strategia, bo przede wszystkim akcentuje się na wybory na burmistrza i ma mocny komitet do Rady Miejskiej w Głuchołazach, a blisko współpracuje z Forum Samorządowym, które przede wszystkim koncentruje się na wyborach do Rady Powiatu, ale jak mam ocenić to, jeżeli chodzi o ilość mandatów, to rzeczywiście ta formuła może doprowadzić do tego, że kolegom ze środowiska Forum i burmistrza Kordiana może zabraknąć trochę głosów, żeby utrzymać 6 mandatów. To jest tylko i wyłącznie moja taka analiza, bo też często lubię poanalizować wyniki. A wy stracicie, zyskacie, utrzymacie? Bo to chyba był dobry wynik.
był bardzo dobry wynik. To był najlepszy wynik w historii. I cieszę się, że udało mi się Prawo i Sprawiedliwość doprowadzić do zwycięstwa i zdobyć 8 mandatów. Ale to tak ja nigdy nie jest, prawda? Ja oczywiście liczę na to, że utrzymamy te mandaty, ale szczerze muszę powiedzieć, że listy nasze Prawa i Sprawiedliwości za te, za które ja odpowiadałem 5 lat temu, były znacznie silniejsze niż te, które są obecnie. W Głuchołazach lista jest bardzo silna. Tutaj razem z posłem Kamilem Bortniczukiem udało nam się zbudować bardzo mocną listę i jest to lista porównywalnie silna, jak było właśnie, ale w Nysie lista jest słabsza. Głuchołazianie rządzą powiatem nyskim. Nie rządzą. No. Powiatem, numer 1 i numer 4. Powiatem nyskim rządzą wyborcy, to wyborcy decydują o tym, okay, kto reprezentuje nas w lokalnych samorządach. Natomiast wracając do list, no niestety lista w Nysie według mnie jest słabsza niż było to 5 lat temu i tutaj możemy mandat jeden stracić, ale oczywiście możemy. To wszystko decydują wyborcy. Ja trzymam kciuki. Ja się koncentruję przede wszystkim na swojej kampanii wyborczej, bo startuję do sejmiku województwa opolskiego i też mocno kibicuję i walczę o to, żeby wynik Prawa i Sprawiedliwości i naszych lokalnych komitetów w gminie Głuchołazy i naszego kandydata na burmistrza Szymona Bilińskiego, który jest popierany przez prawicę, przez Prawo i Sprawiedliwość, był jak najlepszy w gminie Głuchołazy. I tam wynik młody wilk, tak? Prawa i Sprawiedliwości młody wilk do powiatu Głuchołaz będzie bardzo dobry. Tak, no dobrze, było o sejmiku, to co w sejmiku? W sejmiku tutaj niepodzielnie w opolskim, bo wiadomo, to jest, no w Polsce jest podział terytorialny, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Tutaj zawsze raczej wygrywa druga strona. Ma większość i większą zdolność koalicyjną. Tam jest mniejszość niemiecka. Tak. No i cała reszta tych formacji, które zwykle utrzymują władzę w Opolskim. No nie będzie łatwo. Co możecie zrobić w opozycji? Protestować? Nie będzie łatwo. Nie, w opozycji. No raz się jest w koalicji, raz się jest w opozycji. Wszyscy. Czy kiedykolwiek mamy doświadczenia i takie. Było w koalicji w nie, w sejmiku Województwa Opolskiego nigdy nie było. I będzie ciężko o to, żeby było, bo tutaj dochodzi jeszcze komitet lokalny związany z mniejszością niemiecką. No dochodzi też taka sytuacja, że na to oni budują większość, tak? Zwykle, czy nie? Są potrzebni do zbudowania? Zazwyczaj tak to bywało w sejmiku Województwa Opolskiego. My teraz mamy 10 mandatów w sejmiku. Co tam można zrobić? Z tą mniejszością. Pan mnie pyta o tradycyjną w sejmiku. Zdolność koalicyjną, czy o jakieś działania merytoryczne? Nie no, czy udawało się współpracować? Czy macie jakiś pomysł na współpracę, mimo bycia prawdopodobnie nadal pomysł w opozycji? Pomysł na pewno jest. Ja tego pomysłu zdradzać nie będę, bo za te pomysły odpowiedzialny jest pan poseł Kamil Bortniczuk i na pewno tym się zajmuje, nad tym pracuje. Ja będę do dyspozycji, jeżeli uda mi się zdobyć mandat radnego sejmiku Województwa Opolskiego. Mogę włączyć się w takie rozmowy, bo mam szerokie kontakty, znam wielu ludzi z różnych organizacji i ugrupowań i na pewno mógłbym parę cegiełek, mówiąc kolokwialnie, dorzucić do tego, żeby umożliwić Prawu i Sprawiedliwości zdolność koalicyjną. Albo wyjąć jak więdzę, żeby coś tam nie przewróciło i przebudowane zostało na nowo. Nie, ale wróćmy tutaj na rynek lokalny. Jakie są pomysły dotyczące zarządzenia i oddłużenia szpitala może również? Oj. Jakie są pomysły? Przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby pilnować przychodów. Każdy mówi o kosztach, oczywiście koszty są bardzo ważne, ale trudno zarządzać, jeżeli chodzi o efekt skali, kosztami, jeżeli 75% budżetu są wynagrodzenia, bo szpital to jest kapitał, no tak, ale ludzki. Ja czytam w prasie, nie wiem, czy to jest fachowa informacja, że trzeba więcej zabiegów, tak można mieć większe przychody, czyli rozbudować bazę tych zabiegów, żeby mieć większe środki z NFZ-u. Co jeszcze można powiem zrobić? Powiem tak, panie redaktorze, każdy dyrektor szpitala ma pewien szklany sufit. Ten szklany sufit nazywa się Narodowy Fundusz Zdrowia, który no, jest monopolistą i tak naprawdę narzuca nam pewne rozwiązania i tam nie ma negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, tylko trzeba się wpasować w ich zasady. Musimy się wpasować w ich zasady, tak więc to jest pewien problem, jeżeli chodzi o zarządzanie szpitalami, że ta elastyczność dla dyrektora to co można zrobić duża. Lepiej? Czy można coś zrobić co lepiej? Dyrektor szpitala właśnie może pytanie zrobić. Jest takie, dyrektor szpitala... czy ta sytuacja to jest spowodowana tym, że taki jest teraz rynek, że trzeba jechać na jakimś tam deficycie. Czy można zrobić coś zoptymalizować, żeby wyjść rozwiązanie, na powierzchnię? Panie redaktorze, jest tak naprawdę jedno. Ja jako dyrektor szpitala na poziomie szpitala przede wszystkim muszę pilnować wykonania ryczałtu i kontraktów.
Czyli nie mogę dopuścić do tego, że jeżeli mam podpisaną umowę z NFZ-em, to tych umów ryczałtowych, kontraktowych nie wykonam i założone przychody będę musiał oddawać. Bo one nie wykonają się same, tak? Trzeba przypilnować. Oczywiście, trzeba w odpowiedni sposób zarządzać oddziałami, czyli co, strumieniem pacjentów, tak? Dokładnie tak. I tym trzeba zarządzać. To robimy w Nyskim Szpitalu. Za to przede wszystkim odpowiada pan doktor dyrektor Marek Szymkowicz. Chodzi również o to, żeby te moce produkcyjne, terminy, żeby nie uciekały, żeby lekarze nie stali, nie czekali na pacjentów, którzy nie przyjdą. Wykorzystać personel, który mamy, żeby też dobrze kierować strumień pacjentów. To również jest system rejestracji i tak dalej. To jest wszystko. Cały ogół, cała machineria, buchalteria, może użyję takiego mało popularnego słowa, i tym trzeba zarządzać. Logistyka będzie nowocześniej. Dokładnie. Z drugiej strony jestem ekonomistą i muszę zadbać o to, żeby efektywnie zarządzać kosztami. Nie jest to proste, bo 75% budżetu to jest kapitał ludzki. Często są to pieniądze, którymi trudno jest zarządzić, ponieważ stawki wynagrodzeń dla personelu medycznego są podyktowane zapisami legislacyjnymi, ustawowymi i tak dalej. Natomiast jest pewna grupa kosztów, którym można się przyjrzeć, i to razem z dyrektorem Hajdugą, czynimy, to nie jest znacząca grupa, bo budżet szpitala zbliża się do 200 milionów złotych, około 130-140 milionów złotych to są koszty kapitału ludzkiego, czyli wynagrodzeń, tak więc, no właśnie. Więc nie ma tego dużo. Ale tak, do czego mądrze powiem, w tej ekonomii zarządczej najłatwiej oszczędzić duże kwoty w pozycjach, które są duże, a w tych małych pozycjach, choćby nawet gdybyśmy nawet obcięli 50% kosztów, to i tak to będzie tak mały ułamek, tak, że nie wpłynie na ogólny bilans. Panie dyrektorze, dla szpitala, jako ekonomista się wypowiadam, wynik jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Najważniejszym elementem i wskaźnikiem dla każdego podmiotu medycznego jest utrzymanie płynności. No tak, ale jaki pomysł na zalepienie tej dziury, jeśli nastąpi? Jeżeli gdyby tak było, to będzie proces pewnie nie tylko w powiecie nyskim, ogólnokrajowy jakiś. Czyli to już nie jest w gestii dyrektora szpitala. To jest w gestii dyrektora szpitala. Oczywiście mamy duże wsparcie. To jest rozwiązanie systemowe, tak, prawda? Tak, rozwiązanie systemowe. Mamy tutaj duże wsparcie od Rady Powiatu, Zarządu Powiatu. Ukłon dla Zarządu Powiatu, dla wszystkich radnych, bo ostatnio też wsparli nas finansowo pożyczką w wysokości 4 milionów złotych. To była pierwsza pożyczka dla nyskiego szpitala. Głuchołazy zawsze otrzymywały, Nysa otrzymała po raz pierwszy, ale to jest jakby wynik tego, co się działo w latach poprzednich. Trochę ta sytuacja w Nyskim Szpitalu się stabilizuje, bo dużo działań zostało podjętych. Przez pierwsze 3 miesiące też dużo popracowaliśmy nad kosztami, pilnujemy wykonanie. Ta sytuacja wynikowo się poprawia, ale co należy zrobić? Przede wszystkim zmiany muszą być na górze, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że szpitale wysokospecjalistyczne, często te działające dokładnie, te mają bardzo, to będzie mają moje znacznie wyższą wycenę świadczeń, lepiej płatne procedury medyczne, a szpitale powiatowe, które są najbliżej mieszkańców, które borykają się muszą świadczyć podstawowe usługi, nie są usługi, tak mają szpitalny oddział ratunkowy, są słabiej wyceniane. I problem polega na tym, że w służbie zdrowia jest naprawdę bardzo duża ilość pieniędzy, ale według mnie jest zła dystrybucja tych pieniędzy, czyli niektóre podmioty dostają za dużo, chodzi o strukturę wyceny, rozumiem, że szpitale one nie są adekwatne do potrzeb. Dokładnie, szpitale powiatowe według mnie są zbyt nisko wyceniane, jest to nieadekwatne i specyfika tych rodzajów usług, bo tu nie chodzi o szpitale, tu musi być zmiana tego systemu. A co z naczyniówką? Wszyscy o to pytają, to jest takie hasło, było wyborcze. No ale funkcjonuje tak naczyniówka w polskim szpitalu. Słyszałem Daniela Palimonkę, że w nie takim zakresie, jakby on sobie wymarzył. No ale to trzeba porozmawiać z NFZ-em. Dlaczego nie w takim zakresie? Kontrakt jest... A czy pan widzi potrzebę, żeby ten zakres był większy w naczyniówce? Czy ja widzę taką potrzebę? Panie dyrektorze, patrząc na obecny potok pacjentów i nasze rozmowy z NFZ-em, to dzisiaj zapotrzebowania aż takiego nie ma i NFZ uznał, że tak taki podział kontraktowy, który obecnie funkcjonuje, w skali województwa jest wystarczający. Tak więc to nie jest żadna nasza wina, tylko to są wskazania i pewne kierunkowe decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia i w ramach tego funkcjonujemy. My zawsze będziemy otwarci na nowe możliwości. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby podpisać nowy kontrakt, oczywiście pamiętajmy, że jeszcze musimy mieć dostęp do lekarzy, do personelu medycznego. Z tym też jest problem, nie tylko w Nyskim Szpitalu, bo to jest problem ogólnokrajowy.
Ale co, mamy jakieś braki w niskim szpitalu, takie braków akurat zasadnicze, w niskim szpitalu, czy jesteśmy... Zasadniczych nie ma. Są pewne drobne, bieżące problemy, które razem z dyrektorem Szymkowiczem i dyrektorem Hajdugą rozwiązujemy. Pewna rotacja, pewne zmiany, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ale tego ale zasadniczo jakichś deficytów, które problemu. Powodują nie problemy, nie ma. Tak, nie ma takiego zasadniczego. Jest ogólny problem. Taki, że lekarzy brakuje, że lekarze są, czy też pielęgniarki, są coraz starsi i tego, tej zastępowalności... Potrzebna jest zmiana generacyjna, a młoda generacja wyjeżdża, bo tam na zachodzie jest lepiej. Tak jest. I tutaj jak nie będzie rozwiązań systemowych, to ten trend wysysania będzie trwał. Tak. A teraz chciałbym jeszcze lokalnie, bo nie wiem dokładnie, na jakim forum to padło, ale... Była mowa o aptekach, że znowu nie ma dyżuru apteki. Czy powiat w ogóle może rozkazać prywatnym aptekom, by były otwarte, jeśli im się to nie opłaca? To właśnie bardzo ciekawy pomysł, temat, o pomyśle zaraz powiem. Bo to jest temat, który no, często jest odgrzewany, jak zbliża się kampania wyborcza i tak dalej. Tutaj padły takie propozycje, że gmina czy powiat mogłyby dopłacać. Te propozycje prezentują samorządowcy czy parlamentarzyści, którzy jak czyli żeby to było byli jasne, w samorządzie, dopłacać, to tego nie robili. Dopłacać aptekom, które tak. W deficytowy sposób mają tak. Dyżur, który się nie kalkuluje, bo dokładnie. Sprzedaż jest za mała. I nie da się opłacić z tego personelu. Ja uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo nawet jeżeli będziemy dopłacać publiczne pieniądze, czy to z samorządu gminnego, czy samorządu powiatowego, do komercyjnej działalności, bo pamiętajmy, że to jest komercyjna działalność. Rynku. To jest przede wszystkim zaburzenie rynku. To też nie doprowadzi do tego, że jak dopłacimy, to przedsiębiorca będzie miał możliwość i będzie chciał prowadzić tą działalność, bo jeszcze może się odbić od ściany, nie mając farmaceuty, prawda? Bo też są duże problemy z brakiem farmaceutów. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby takie rozwiązanie, które mamy, które leży na stole. Jestem dyrektorem szpitala w Nysie, jestem otwarty na to, żeby to niski szpital w tych takich momentach trudnych, święta, niedziela, w noce, kiedy jest jedna apteka, kiedy czyli w ogóle rozumiem, nie dyżuruje apteka. Apteka szpitalna obsługiwała... Dokładnie. Żeby szpital w Nysie, czy w Głuchołazach, mamy dwa szpitale powiatowe na terenie powiatu jest nyskiego. To prawnie możliwe, czy to... Właśnie prawnie jest to jest niemożliwe. Prawnie jest to... Nie, organizacyjnie się da, organizacyjnie ale prawnie na razie jest podołać. Problem. Jak to rozwiązać? Prawnie jest to niemożliwe, ponieważ ustawa zabrania prowadzeniu zespołowi opieki zdrowotnej działalności gospodarczej. Gdyby koledzy, którzy o tym mówią, a są parlamentarzystami, tym się zajęli i odblokowaliby taką możliwość poprzez zmianę w ustawie. Ustawy, tak? Jestem do dyspozycji, tak, na poziomie ustawy. A czy to jest sygnał tylko stąd, czy z tych powiatów przecież są setki w Polsce? Wszystkie powiaty mają taki sam problem z dyżurowaniem tych aptek. Czy ta potrzeba jest artykułowana, czy to jest jakaś nowość, wasz pomysł? Nie jest żadna nowość, ja to mówię teraz, ja to już wcześniej mówiłem, mówię to teraz, ponieważ ten temat znowu wybrzmiał, więc przypominam o swoim stanowisku, poza tym jestem od 1 stycznia dyrektorem szpitala. Więc jest też... z kim rozmawiać jest kim w parlamencie? Jest jakaś grupa, która by się nad tym pochyliła? Mam nadzieję, że po wyborach, bo teraz gorący okres jest, będę miał możliwość spotkać się z lokalnymi parlamentarzystami, ostatnio senator Piotr Woźniak o tym i będziemy lobbować, i tak? Będę z nim rozmawiał, mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie, wysłucha moich propozycji i będzie lobbował za tym. I nie przeszkodzą mu barwy partyjne? Nie wiem, to proszę zapytać pana Piotra senatora. Nie wiadomo jaka to jest partia teraz, bo to jest Ludowy Front. zwolenników. Kolega Piotr jest związany sobie z oczywiście, lewicą, oczywiście. No ale nie przyznaje się do niej, przynajmniej w wyborach, w nazwach komitetów. Startował z lokalnego komitetu. Uważa, że jego nazwisko jest lepszą rekomendacją? Być może tak jest. Nie mi to oceniać, dla mnie nie chcę oceniać, ja chcę się zająć problemem tutaj. Ja widzę rozwiązanie tego problemu, bo pamiętajmy, ale że to jest tak, że my legislacyjny zmusimy, musi nastąpić. My nie zmusimy prywatnych aptekarzy do tego, żeby prowadzili prywatny biznes. Jeżeli im się to nie opłaca, jeżeli nie mają farmaceuty, to nie będą prowadzić tych dyżurów. I my nie możemy poprzez komercyjną działalność próbować zabezpieczyć zdrowie naszych mieszkańców. Tam, gdzie to jest trudne, tam powinien wkroczyć podmiot publiczny, czyli szpital, tak? Jesteśmy na to otwarci i będę za tym lobbował. Jeżeli zostanę radnym Sejmiku Województwa Opolskiego, na pewno będę miał też dodatkowy taki asum do tego, żeby w tym temacie lobbować i rozmawiać z parlamentarzystami. Tak więc jest rozwiązanie, ono leży na stole i wydaje mi się, że przestrzeń publiczna jest lepszym... Hop-siup. No nie jest to hop-siup, no ale żaden problem
systemowy nie jest hopsiu. Bo to jest problem systemowy, który pewnie w całej Polsce. Ja myślę, że tutaj poruszyliśmy całkiem sporo tematów. Czas nam się kończy. Myślę, że... A 7 kwietnia coraz bliżej. A 7 kwietnia i będzie 27 stopni, tak mówią. Oj. Jeśli synoptycy się nie mylą, będzie bardzo ciepło. Proszę nie wyjechać na cały dzień na majówkę, tylko wziąć udział w wyborach. Tak. Dziękujemy za uwagę. Będę pytał cię w aucie.